Hej, tutaj MH2. Witam was w kolejnym i prawdopodobnie jednym z ostatnich, jeżeli już nie ostatnim, streamie czy też odcinku League of Legends. Dlaczego ostatnim? No, jest to ostatni dzień, kiedy będę coś w stanie nagrać. Też powiem na wstępie. Wszystko dobiega końca i tak dobiegają końca moje wakacje. Niestety rok akademicki jest za pasem. I nie tylko, w związku z tym nie będę miał czasu tyle, ile mam teraz, ale nie będę miał też nie będę miał też takiego internetu, jakim dysponuję w obecnej chwili. Niestety nie będę miał warunków pozwalających mi na nagrywanie. Nie będę miał w ogóle warunków pozwalających mi na granie. Zacznijmy od tego. Na zwykłe granie w LoL'a. Niestety mam miejsce, w którym studiuję, mam tak, gdzie mieszkam na studiach, można tak powiedzieć, mam tak słaby internet, że można go wykorzystać do jakiegoś przeglądania sieci, pobierania mniejszych plików, ale już do grania w gry internetowe to on się za bardzo nie nadaje. A co dopiero, jeśli miałbym to streamować, czy nagrywać w jakiś inny sposób. No niestety czarodziejem nie jestem. Także no, od tej pory jedynie kiedy będę mógł coś nagrać, to będzie wtedy, kiedy będę wpadał do domu, a będę wpadał do domu na jakieś weekendy. Co prawda tak sobie użyłem plan, że mam dość długi weekend, ale no wiadomo, to będzie raz, dwa razy w miesiącu, góra. Kiedy będzie mi się chciało tutaj przyjechać, i wtedy będę miał możliwość nagrać, jeżeli jeszcze się wyrobię w czasie. Także no niestety nie będzie tak różowo. Jedynie jest taka opcja, że sobie załatwię jakąś inną opcję na internet, typu, właśnie nawet nie wiem, co to by miało być, jakiś mobilny internet. O ile coś by mi tam dało. Nie wiem, nie wiem. Musiałem się zorientować. Nie wiem, czy będę miał czas na takie załatwianie już na miejscu. Myślę, że tak czy siak. Jeżeli nie będzie jakichś dłuższych wakacji typu teraz najwcześniej w święta, jest jakiś taki dłuższy okres wypoczynkowy, można tak powiedzieć, to wcześniej nie dam rady po prostu nagrywać czegoś regularnie. Możliwe, że po prostu będę wpadał na jakiś weekend i wtedy jakiś pojedyncze odcinki nagram i od razu wrzucę. Ale tak na regularne update'y z mojej strony, jak to było w czasie tych wakacji, to już raczej liczyć nie możecie, aż nie będę miał jakiejś dłuższej przerwy, kiedy będę mógł siedzieć w domu i coś nagrać. No, chyba że, jak mówię, coś się w mojej sytuacji poprawi.
Tak to będę miał mniej czasu i nie będę miał warunków. Jest jak jest. Chciałbym bardzo chętnie coś na większą skalę coś porobić, ale nie mam możliwości. Mam też parę innych pomysłów, jeśli o rzeczy, które mogę nagrywać. Póki co nie mam do nich głównie warunków. Technicznie nie są dla mnie w tej chwili wykonywalne. Może się to zmieni, jeśli będę miał chęci i możliwości, to czemu by nie? Jeśli chodzi o mnie, to jest. Mam więcej pomysłów na rzeczy, które mogę robić, niż czasu i możliwości do ich realizacji. Także chcę, ale niekoniecznie mogę. Gdyby to było w moich możliwościach czasowych i technicznych, to na pewno bym więcej rzeczy robił, a tak mam nawet. No, sami słyszycie zresztą pewnie po jakości mojego głosu, że nawet nie mam jakiegoś dobrego mikrofonu do nagrywania. Często ludzie mi tam mówią, że albo jest za cicho, albo jakieś szumy są. Nie jestem w tym stanie wiele zdziałać. Jak widzicie, często mam dwie pary słuchawek na sobie. Właśnie te jedne słuchawki, które mam na szyi, one nie działają jako słuchawki, ja ich używam jedynie jako mikrofonu. A te z kolei, które mam tutaj, one nie mają mikrofonu, są jedynie słuchawkami. Nie mają funkcji mikrofonu. Także no, a ten mikrofon na słuchawkach jest jedynym mikrofonem, który mam. Właśnie mikrofon chciałem sobie jakiś nowy sprawić i może sobie jakiś sprawia. Głównie mi chodzi o to, żeby jakiś model mieć sobie nie produkował tych szumów. Mi ludzie mówią, że ja sapię w mikrofon. To nie jest do końca prawda. To takie śmieszne szumy. No, śmieszne. Dla was pewnie one śmieszne nie są, jeśli je słyszycie. Ja nie wiem, czy je słyszycie. A to jest. To jest dźwięk mojego oddychania. Także. Ja po prostu oddycham i to rejestruje mój mikrofon. A nie, że ja w niego sapię i celowo produkuję takie odgłosy. Czy też dmucham, nie? O, teraz dmuchnąłem. To było dmuchnięcie. Sorry, chciałem zademonstrować. Nie wiem, czy to brzmiało tak samo, ale to było dmuchnięcie. I wierzcie mi, ja tego nie robię celowo. Teraz zrobiłem to, żeby wam zademonstrować, jakby to wyglądało, gdybym faktycznie to robił. Także no, przepraszam za te wszystkie niedogodności techniczne i w ogóle. Jak mówię, nagrywam filmy czysto amatorsko i. I nie ma po prostu takich możliwości, jakie bym chciał mieć. Może.
Damage trasha jest smutna. Fuck, rąbany Ignite. This is Major Tom to crowd control. No tak. Zapomniałem. Znaczy nie zauważyłem, nie spojrzałem nawet, że on ma Ignite'a. Mnie tym zabił. Mój błąd. This is Major Tom to crowd control. Nie wiem, czemu on piknął Blitzcranka w ogóle. To nie jest dobry support. Miał dostępną Zyra i... To jest dziwne. Jeśli masz do wyboru najlepszego supporta, no to... Nawet Fiddle albo Ani. Ale Blitzem nic nie działasz. Niestety Blitz to jest bardzo słaby support. Też robi dużo, ale Blitz nie robi prawie nic. Niestety botlane wygląda tak, że AD Carry nie ma dużo do powiedzenia. The Infasion. Przebieg Infasion determinuje praktycznie tylko support w obecnej macie. No, ewentualnie jungler. Zemściłem się na tym trashu. Można powiedzieć. Z tego Ignite killa na pierwszym levelu. Ignite jest bardzo mocnym spalem. Dużo lepszym od Exhausta. Zwłaszcza w early. Tego też nie rozumiem, czemu support biorą. Obecnie macie się gra tak bardzo pod early. Tak bardzo pod szybką grę, że praktycznie branie Exhausta się nie opłaca, bo zbyt długo trzeba czekać, aż ten spell będzie na coś przydatny. Ignite daje dużo większą przewagę w trade'ach. Co ten trash skrzętnie wykorzystał? Dobra interwencja Thresha. Shitty yourself, Spank, Nugget. Ale tak czy siak będzie musiała Caitlyn się wycofać poza lane'em w tej sytuacji. Dzięki czemu zyskuje nad nią przewaga. Tutaj Shyvana. Shyvana to jest bardzo ofensywny jungler.
Ona będzie często biegać po dżungli swojego przeciwnika. I się aż tak nie widuję ostatnimi czasy, bo ona... Raz, że nie ma specjalnie dobrej synergii z... O tym double wpisana w vlogu swoim, że Shyvana ma bardzo słabą synergię. Jak Shyvana zostaje piknięta na topa w jednej z gier, już nie pamiętam nawet której, to właśnie pisał, że Shyvana ma bardzo słabą synergię z większością czempionów poza Orianną. No wiadomo, tutaj chodzi o kombinację ultimate'ów. Tutaj Blitzcrank się zapuścił. W ogóle nie wiem czemu. No. Cudem jeszcze żyje. A, Karthus. No. Jak to zużył swojego ultimate'a, żeby dobić supporta? No. To był killa, więc... Oj. Co to Caitlyn ma za itema? Pickaxe. Podejrzewam, że chodzi o Infi Angel. Raczej Lost Whispera by nie miała powodów składać jako pierwszy item, co byłoby dość dziwne. Mam trochę słaby atak speed w early. Nie mam ani butów, ani Triforce'a, także... Dwa atak speed w sensie. Bo to są główne itemy, jakie kupuję, dające mi ten stat. Na Gorkim raczej się nie stakuje atak speedu. Gdyż jest on bardziej casterem, aniżeli auto-atakerem. Jego trade'y wyglądają mniej więcej tak. Spell, Shinprock, spell, Shinprock, spell, Shinprock. Czyli używacie spella i auto-atak, spell i auto-atak. Już spell wam nabija. Shina auto-atak go prokuje. I macie, wiadomo, spory burst dzięki temu. Jak już złożycie Shina, a już w ogóle Triforce'a. A, bo Triforce zaje tam 200% Shinproka. 200% waszego AD. Jako bonus damage z auto-ataką, to jest bardzo dużo. Też mi tutaj trochę zonuje, ale... Sam potrafi być bestią, zlejcie. A ja mu się pozwoli taką stać. A że są z tym problemy, no to nie jest on najlepszym pikiem 60. A, on farmie te Caitlyn. Niedużo, ale... Ale miał wszystko, także źle nie jest. Jarvan chce zrobić lane ganga w sytuacji, w której... Dopiero nasz wave zaczyna pushować. Tak trochę nie trafił z czasem. O, Shyvana. Chyba zostanie counter ganga. Co nam będzie trzeba robić? Jezu, wszystko.
Dobra, moja ulti zabiło. Nie wiem, co oni chcieli zrobić, ale im nie weszło. Ran tutaj dive'uje w ogóle. Oni chcą robić Drake'a, no nie. A. Powiedzmy, że jak to Kate nie żyje, to trochę trudno jest wziąć tego Tureta, więc... W tym razie lepszym wyborem jest wzięcie Tureta niż wzięcie Dracoma, no ale... W sytuacji, w której nie można wziąć lepszej opcji, no to... Trzeba chociaż wziąć gorszą. One dają tyle samo golda, ale Turet daje dodatkowo wizję. God, please report my all my team. też nie jest złe. Except trash. Właśnie to napisałem. Shaiwana tutaj. Nie wiem, co ona chciała zrobić, żeby się została skontrgangowana. Zostawiła się jakoś tak niefortunnie. Officially worst Karthus EO. Karthus też jest czempionem pod late game. Brakuje mi się wziąć do szokolady, więc szybko sferę mi dolamy. Dobra, już mi nie brakuje, ale i tak szybko sferę mi dolamy. Kurczę, oni nas teraz puszczą. This is Major Tom to crowd control. No dobra. To jest Caitlyn w końcu, więc ona... Wiadomo, że będzie puszować. No i tutaj blitz w niebezpieczeństwie, ale dobra. Przeżył dzięki swojemu pasywowi. O, piękny grab tutaj, proszę bardzo. Aż kup. Dobra. Blitzu, Blitzu znowu został piknięty przez Karthusa. Jego ultimate'a. No ale... Ja też wziąłem killa. Okay, don't report it. Zmniejsza im się lista reportów. Do wniosku, że jednak... Że jednak nikogo nie reportujcie, po prostu zostali outplay. To, że zostałeś pokonany przez przeciwników, to nie znaczy, że... Oj. Ała. Ała, ała, ała. To się ona jednak trochę boli. Mam boosta do move and speeda, całkiem niezłego. Dobra. Zrobimy sobie... Oj, trochę ulti się kończy. Przeżyjemy. Ten turret już nie. No cóż. Żywana i może umożliwiła spuszczanie tego. Ten blitz mnie zmusza do odżywania moich spider skitów, no ale... No i tam się jakaś gruba akcja dzieje na ich dół. No cóż. Nie wiem czemu oni tam... Jest tam więcej, więc... To bez sensu. Trzeba na tutaj swoje miejsce.
Oh shit! That's fresh ammo. I został zabity? Chyba od ulti. Ała. Blitz ma coś pecha do dalekodystansowych ulti. Kartu skating. Round all this is your fault. Souls. Okay, never mind. I'm on it, Black Shoe. Może ma problemy z internetem. To jest niebezpiecznie, bo nie mam wizji. A ten Blitz nie wiem czemu się bawi w atakowanie minionów. Mógł się pobawić w wardowanie. I w zabieranie ich wardów. Boże, jak on spulował tego miniona. Holy shit. Dobra, spróbuję sprzedać tego treta. Dobra, oni mnie olali. Tak się sfokusowali na mniej ważnym targecie. Okej, udało mi się wziąć za darmo taki oto objective, jak ten turret. O, podziękowanie. Także... O, sam też wziął turetę. Bardzo miło. Więcej golda dla teamu, więcej wizji. Znaczy może nie więcej wizji dla nas, co mniej wizji dla przeciwnika. Więc więcej przewagi wizji. Właśnie o to chodzi. Nie wiem, czy przegrywamy. I'm on it, Black Shoe. Brakuje nam wizji, to jest pewna. No tutaj jest jeden wart. To samo. O, ten zainwestował w Oracle. Ale to spoko. Coś było. A nawet jest. Cześć, znamy. Uczę. Nie mam więcej potek, mogę się tylko wylifestylować. Przy okazji, trzeba to puszcząć. An enemy has been slain.
Dobra. Zobaczymy, ile mi się uda tutaj wziąć, zanim przeciwnicy się obudzą. Co, wszystko? Ale wzięliśmy jednego Tureta i ten na midzie też dostał mocno poharatane. Więc będzie łatwym celem. Dobra. Weźmiemy sobie lifesteala. I teraz sobie pójdziemy w jakiegoś Blood Fistera albo Infinity Edge'a. Myślę, że raczej BTM, bo jak mówię, korki to jest głównie damage ze Spelli i Shina, a nie z autoataków. Nie jest takim typowym right kickerem. Aj, ulti mi się pokończyło. A, nie mam więcej. A. Bez bu jest trochę trudno korkim. Otrzymywać spam tym ulti. Nawet jak widzicie, nie chodzi tylko o mana, ale chodzi o to, że ona się po prostu szybko wyczerpuje. Sion jakoś tak odważnie do przodu, widzę. Ale dobra, zajmuje ich czas, którego ja puszuję. Muszę trochę... Niestety, to by się nie da pomóc. Dobra, nie umarł. Jest przy życiu. Można powiedzieć, że to sukces w wypadku tego... jego... bezpruderyjnej agresji. Że tak to nazwę. Oj, tutaj... jakiś samotny supportik się zapędził. Czy on flashnął? Ktoś flashnął? Wydawało mi się, że widziałem flash, ale nie jestem w stanie stwierdzić czyjego, bo... Dostałem asystę. W każdym razie ja jestem szczęśliwy. On tutaj chyba ktoś spadnie. Owszem. No shit, trochę mi robi pomimo użycia bariery. No i tutaj jakaś pierwsza Iwana się kręci. Lepiej będę uciekał. A, możemy wziąć dragona. Ja bym nie brał barona. Nie, to jest zły call. Że oni robią? No. Że wardują, ale nie robią. No tutaj, kurczę. Jakieś dzikie orakla widzę. No i nic nie potrzebnie tam. No to było bardzo głupie z ich strony. Dostali darmowego Tureta.
Tam tura to nam idzie połowę życia. Jakbyśmy mieli środki, żeby go wziąć, to byśmy mieli już otwarte inhibitory. Jest duża szansa, że jakbyśmy go wzięli, to byśmy przy okazji wzięli inhibitora. A to już... To jest najlepszy sposób na wygranie. Spuszować przeciwnika. Jest tutaj dwóch, może nawet... A, jest jeszcze ABMK. Schowana, ale jest. Co na mnie rzuci. Wyrwano. Shaiwana. Bardzo. Oh shit. Czy ten martwy kartus mnie zabije? O! No. Jezu, ile tych pułapek. Jak to się wdepnę, to bym wpada. Było fajnie. Raczej nie chcecie, żebym to był ja. Dobra, jest inhibitor. Jest inhibitor, jest impreza, Ever, i Blue i... No tak. Myślałem, że coś mnie zabija, nagle z dupy się jakaś Evelynka pojawiła czy coś. Ale to tylko inhibitor. Uszynaliśmy i wpadłem w pułapkę. Przejdźmy inhibitora, ich Blue nie ma, ale mam na sobie jakiś Blue, więc to chyba jest właśnie to. Dobra. Zgaduję, że to ich Blue. Naszego też nie ma. Dobra. Idziemy sobie tak. Jak mówiłem, atak speeda się nie priorytetyzuje na Korkim. Dlatego dopiero teraz będę składał sobie jakiś... A, jakiś Phantom Dancer, podejrzewam. Z reguły to składam, żeby móc również robić kryta. I to też zwiększy mój DPS-ik. Moja core to jest Trinity Force i dużo damage'u. Tak się właśnie powinno robić Korkasia w tej chwili. Jak zobaczycie pro playerów, to właśnie Trinity Force Last Whisper to jest taki najbardziej typowy build na tego czempiona. Właśnie na turniejach. Tego staram się tym właśnie podążać. Tylko, że Blue jest cholernie przydatnym. Takiego Korkiego. Praktycznie wygląda tak, ulti, auto-atak, ulti, auto-atak, ulti, auto-atak i musisz jak najwięcej spamować tym ulti. Dobra, mamy wziętego inhibitora. Gdzie? To jest na pewno... bardzo duży... plus dla nas. Tutaj Science Speed pushuje. No, nie widać ich, tak jak powinien uciekać. Bardzo dobrze to zrobił. Bardzo dobrze to zrobił. No możemy spróbować. Nasi przeciwnicy są tam. Blitz się jakoś wpakował. Bez sensu. Nie wiem czemu on tam się oddalił. Reward Clearing, no ale nie samemu. Możesz sobie niszczyć wardę, ale... Ale... Ale nie w tej sytuacji, w której sam nie widzisz przeciwnika i idziesz samemu, no to wiadomo, że jak cię znajdą, no to... zabiją, to będzie ich po prostu więcej.
Dobra, ja sobie tutaj stakuję mojego beta. Jak mogę. Dobra. Non-contested, jak to się mówi. Oni tutaj byli zajęci obroną własnej bazy. Sobie wrócę po Zila i po Furorę. Z Furorami i mówiąc Speedem z Triforce'a jest naprawdę spory boost do Speeda właśnie po każdym autoataku, czy też innym damage'u zadanym przeciwnikowi. Jest naprawdę spore przyspieszenie, dlatego można to wykorzystać, żeby chase'ować, żeby baitować, kite'ować, chować, tak. No, Movement Speed wiadomo jest bardzo uniwersalną statystyką i warto go mieć dla wielu celów. Na AD Carry pozwala się dobrze wypozycjonować. Tego na pewno jest przydatną na tej pozycji. Tutaj zonia dostanę kartusa. Wyrywałem sobie jego ulti, żeby nie ciągnęło zbyt dużo HP. Dobra, jest mocno do przodu. Możemy teraz przełamać Nexusa. To jest koniec gry. W tej sytuacji. No okej. Udało się wygrać. Także jak mówię, to jest jeden już z ostatnich odcinków. Jeszcze może dzisiaj coś będę streamował. Nie obiecuję, że zrobię z komentarzem czy nie. To zależy od tego, jaki będę miał humor i ile będę miał czasu jeszcze dziś, bo będę musiał jeszcze się trochę popakować, wiadomo. Także zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo. W każdym razie dzięki za oglądanie. Jeśli jeszcze coś nagram, to też na pewno obejrzyjcie. Widzimy się, no, kiedy będę mógł coś nagrać, więc komentujcie, subskrybujcie www.mhp.pl. Możliwe, że będę informował o stanie rzeczy na Twitterze, czy też na moim blogu. Także na pewno, jeśli was to interesuje, to warto będzie śledzić. I do zobaczenia.